Siema, siema, cześć, witajcie, tutaj Xero i witam Was w kolejnym odcinku na Craftcore. W dzisiejszym odcinku tworzymy sobie dokładnie 64 skrzynki, tak. Przy okazji jeszcze, zanim rozpoczniemy otwieranie, zostawcie łapę w górę oraz napiszcie w komentarzu lawa, a ja Wam przypnę serduszko. No i co, w kolejnym odcinku na pewno będziemy zwiedzać nasz kuboid, ponieważ to, co się tutaj dzieje, to jest jakaś masakra. Myślę, że jesteśmy jedną z gildii, które mają już bardzo dużo rzeczy skończonych. A my teraz przechodźmy do losowania rzeczy na Craftcore. Dobra, oczywiście celujemy w 6-3-3. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Ogólnie dopiero wstałem, więc mam głos jaki mam. Pewnie słychać mnie jakoś dziwnie, ale dobra, trudno. Też w sumie by mi się przydały perły jakieś, bo pereł mam 0. Tak, niestety secik co prawda już jest, bo wczoraj sobie trochę pograłem. Serio. Dobra, przynajmniej mamy perły, okej, git. Ale jednak ta szósteczka byłaby dla nas lepsza. Dwa koksy? Tak, dwa koksy, super. Złota też miałem jakoś bardzo dużo, więc też się przyda. I dobra. Kluczyk, książeczki jakieś. Podwójny drop. No, może być. Nie jest najgorzej. O, jakby tak 12 perełek wydropić. I jedna. No, prawie. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co teraz nam wypadnie. A, chyba nic ciekawego. No, jeden kluczyk. No, może w sumie być. Będzie po prostu duszy opening. 16 koksów. 3 koksy. Dobra, może być. Być może kiedyś sobie będę, być może, co ja gadam, być może sobie trochę przewinę to, zobaczę jeszcze. O, ktoś tam pisał, że pozdrawia widzów, dzięki, ciebie również. Dobra, ciebie również pozdrawiam. Tak, dziwnie jest wstać i po chwili nagrywać kolejny, i nagrywać po prostu odcinek, bo jestem zmulony i, a, ciężko. Dobra. Ogólnie jeszcze nie ma itemków tutaj diaksowych. Nie wiem, czy to dodają jakoś potem, jakieś takie właśnie inne itemy w tych skrzynkach, czy tak już ma być. W sumie to nie wiem. No i jak na razie dropy bardzo słabe, szczerze. Nic ciekawego, oprócz perełek nam nie wydropiło. Dobra, trochę złota. No ale my polujemy tylko na szósteczkę. Najlepiej jakby dwie wydropić, to mógłbym w sumie zrobić jakiś giveaway nawet na jakimś streamie czy na jakimś odcinku. Ponieważ dwie szósteczki by mi się raczej nie przydały. O, voucher na VIP-a. Myślę, że jeszcze nie każdy na Craftcore ma VIP-a. Chociaż jak patrzę na czat, to sporo osób, ale... O, na przykład tutaj ktoś nie ma, jak widzę. To w sumie jakieś VIP-ki mógłbym wam rozdać. Co? Jakiś odcinek, jak trochę tego wydropię. A, 12 pereł już tak blisko było. Ej, ale te dropy jak na razie słabiutkie. Co prawda mieczyk, ale no po co mi miecze? Kurde, blisko było. Dobra, lecimy dalej. No. A, tak to było FI3. To nic ciekawego. Kurde, w ogóle te skrzynki się otwiera i otwiera. Dobra. Nie przedłużając, staram się jak najszybciej to otwierać. Co tym razem wyleci? A, niestety. Kill off, ale nie taki jak chcę. Mam lepszy. A nic ciekawego tutaj też nie ma. Lecimy dalej. Zaraz w ogóle muszę sobie wyjąć jeszcze dwie skrzyneczki. Bo klucze tutaj trochę dropią. 24 TNT. No w sumie do jakiejś wbity na jakąś składkę wystarczy. Jak jeszcze by nam trochę podropiło tego TNT.
Dobra, lecimy dalej. I zobaczymy. No, nie widzę na horyzoncie żadnego kilofu. 8 koksów. W sumie drop spoko. Ale czemu tu nie widzę szósteczki nigdzie? Zaraz sobie ogólnie wyrzucę śmieci, żeby tutaj nie zajmowały miejsca wyku. Ale super dropy. Dobra, mamy jeszcze 37 kluczy. Pewnie coś mi jeszcze wydropi, więc będziemy to trochę dłużej otwierać. Dobra, lecimy dalej. Ponieważ nudy, nudy, nudy. Nic ciekawego nam nie dropi. I znowu 3-1 nam było. A tu nam co przeleciało? W sumie nic. Ej, te dropy, jak na razie to. To prawda, te perły, te koksy, ale no nic takiego w sumie. No i słuchajcie, jest pierwsza szósteczka. Jest pierwsza szósteczka. Aż tutaj musiałem coś na czacie napisać. Dobra, lecimy dalej. No, opening jak na razie. W tym momencie uważam za udany, ponieważ wydropiła mi ta szósteczka. Ja sobie tutaj oczywiście ją schowam, żeby tutaj nikt mnie nie zabił w tej gildii. Nie no, lawa jest ogarnięta chyba. Dobra, schowamy sobie te shit itemki i zaraz kontynuuj. Będziemy kontynuować oczywiście otwieranko. Dobra. Tutaj chyba tyle starczy. Przy okazji sobie jeszcze wezmę dwie skrzynki. Gdzie tu są skrzynki? Nie wiem, wstałem dopiero i nie ogarniam nic. Ace, co się dzieje? W Enderze mam skrzynki, dobra. Weźmiemy sobie jeszcze tam troszeczkę więcej. I dobra, idziemy. O, dobra. Tutaj w bezpieczne miejsce i lecimy dalej. Jest w sumie szansa, że jeszcze nie wiem, jedna szósteczka mi wyleci. Spora szansa, w sumie mamy połowę jeszcze skrzyneczek. Ale to byłby odcinek, jakby takie dwie albo trzy szóstki wyleciały. To byłoby kozak. Dobra, dobra. Proch. No, może być. Jak będziemy przebijać jakieś gildie, to dam im. A. Dobra, nic tam takiego nie było. I kurde, te skrzynki się otwiera i otwiera. A już mamy 8 minut odcinka. Dobra, koks jabłko, no może być. I tak w ogóle, dla moich widzów mam takie pytanie. Czy ktoś pamięta, jak w 2013 Tajmy miały automatyczną cobblestoniarkę, taką 3x2 i Mironków bił razem chyba z Hasem i z kimś tam i Freeze był uwięziony na kuboidzie i Freeze, no jak się to otwiera, jak się to otwiera i właśnie w tym momencie my to wymyśliliśmy w 2K13 i teraz właśnie tak wchodzę na Craftcora, tak widzę, ej, każdy robi takie coś jak my, tylko co prawda na większą skalę. My to robiliśmy 3 na 2. No ale śmieszna sprawa, że po 7 czy tam 6 latach takie coś w ogóle wraca i tyle osób to używa. I Buźka nagrywa jakiś tam filmik z poradnikiem i w ogóle no. Śmieszna sprawa. Ajajaj. No jak na razie te dropy bardzo słabe. Ale chyba przez to jest bardzo trudno wbić do gildii. Ogólnie to nie wiem, nie znam się teraz zbyt bardzo na Minecrafcie, ale lawa to robi, to znaczy, że to jest dobre. Chyba to robi, nie jestem pewien. No, teraz już to dropy coraz gorsze. Ciekawe, czy cały czas są takie same w ogóle szanse na drop, ale wydaje mi się, że tak. Dobra, dirt. Nie, koks jawko. No tutaj nic ciekawego na horyzoncie nie ma. Tak, jeszcze sobie escape kliknąłem, super. Ogólnie też dzisiaj albo jutro zamierzam nagrać odcinek z Majakiem. O, szósteczka.
Tak, szósteczka czy nie? No, nie, nie szósteczka, co ja gadam. Tak to jest, nagrywać odcinek jak się wstanie. No a wracając, no to właśnie zamierzam nagrać odcinek z Majakiem z oprowadzenia gildii. Z oprowadzenia po naszej gildii, dokładnie. Bo myślę, że w sumie jesteście ciekawi, jak to wygląda. Tym bardziej, że lawa chyba to jest, tutaj na serwerze jest w miarę popularna. No i też u Majaka oglądać odcinki, to wam pokażę troszeczkę i z innej strony. I troszeczkę wam coś tam poopowiadam. Dobra, lecimy dalej. Dropią perły, z tego się cieszę. Bo jestem słaby w PvP, więc akurat perły będą mi pomagały uciekać. Dobra, lecimy dalej. Nic ciekawego znowu tutaj nie widzę. No, stack TNT. Akurat kogoś będziemy przebijać, to coś dołożę. I co teraz? 16 koksów. Ej, w ogóle ciekawe, ile zaraz one o tych koksów, chociaż nie wiem. Miałem jednego koksa przed nagrywaniem, zaraz zobaczymy. 0 pereł i chyba 8 refili, jak dobrze pamiętam. Więc zaraz sobie podsumujemy cały drop mniej więcej. No i dobra, a żelazne sety nie przydadzą się. Tutaj nic ciekawego nie było. I co nam w dropi? O, znowu żelazne rzeczy, super. Dobra, tutaj, ej kurde, teraz w ogóle szósteczek nie widzę w tym dropie, dobra. Jeszcze 7 kluczy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miecz żelazny. Świetnie. Dobra, taka szósteczka jeszcze jedna na sam koniec odcinka. Fajna by była. Ale cóż, nadal kontynuujemy dropienie żelaznych itemków. No i nic tutaj ciekawego nie wyleci, lecimy dalej. Jeszcze 4 szanse na szósteczkę. Tutaj nawet nie było szósteczki. O. No i słuchajcie, kolejna szósteczka właśnie wydropiła. Dokładnie tak. Kolejna szósteczka. Tak, ktoś coś tam pisze. Nice, w ogóle dzięki. No, odcinek chyba w sumie na plus taki otwierania. Dwie szósteczki. No, wynik taki chyba taki zadowalający. O kurde. Patrzcie się, co się stało. Co? Ej. What the fuck? Ej, co się stało? Ej. Czy ja... Ej, w ogóle... Tutaj? O cholera. Dobra, słuchajcie, tak. Myślałem, że coś się zbugowało. Ale jednak nie. No i szósteczka trzecia mi wyleciała. Ej, w ogóle beka. W ostatnich... skrzyneczkach, dwie szósteczki, no spoko, jeszcze taka czwarta. Dobra, lecimy, tutaj już raczej nic nie będzie. No i ostatnia skrzynka z openingu. Nie będzie szósteczki, nie będzie. No dobra, słuchajcie, ale opening moim zdaniem jak najbardziej na plus. Na początku tak się słabo zapowiadało, a tu patrzcie, 3 kilofy, 6-3-3. Tak, z fortunką, z unbreakingiem, full wypas. No moim zdaniem drop kozak. Dobra, ogólnie jak się... Czekajcie, limit, schowek. Tak, to był schowek, okej. Okay. Nie, depozyt. Tak to jest jak się gra tylko na craftkorze raz na rok. Dodatkowo wydropiliśmy 37 koksów. Nie wiem, czy to liczyć z tym, czy nie. Dobra, 37. Refili, no, prawie nic. Perełek 19. No, wydaje mi się ten drop taki spoko. Więc co? Myślę, że to był jeden z takich lepszych openingów na tej edycji. Nie wiem, mogę tak stwierdzić. Bo
bo zwykle ktoś tam jak otwierał, to chyba jedna, dwie czy coś takiego. My wydropiliśmy trzy. Co prawda nie oglądałem nikogo, ale tak na poprzedniej edycji jak widziałem, to ludzie jakoś trzech to nie dropili aż tak często. Dobra, nie przedłużając, dziś albo jutro też się pojawi odcinek ze zwiedzania całej gildii. No i to w sumie chyba byłoby na tyle. Tą szósteczkę jedną prawdopodobnie będę rozdawał na jakimś streamie czy na jakimś kolejnym odcinku, więc śledźcie mój kanał, zostawcie dzwona, żeby nie przegapić, bo taka szósteczka myślę, że komuś się przyda. No i dobra, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!